Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w 56. odcinku S jak Sims. Tak, u Kirmowskich wstaje nowy dzień. Bianka poszła do kuchni jeść resztki hamburgera. Co ja poluję. Michał też idzie do kuchni, Julia idzie do kuchni. Virginia idzie się bawić swoim domkiem dla lalek. Tak, nowy pokój Virginii. I nowa łazienka Virginii. Też takie, ona ma takie wszędzie różowo, zielono, białe kolory. Widzicie, tak wygląda jej łazienka. A tutaj oczywiście jej pokoik, ma łóżeczko. To jest ze store. To też jest ze store. Tutaj takie lustro. To jest, było lustro misio, ale zmieniłam kolor, żeby było lustro panda. Oczywiście tutaj pandy dalej królują. Ma nowe biurko. Oczywiście ma też już swój tablet różowy w jej ulubionym kolorze. Jej ulubiony kolor to jest właśnie różowy. O, Dusty coś złapał. I Zoja. Zaraz pooglądam. O, dobra, niech już idzie na zajęcia. Umyj wszystkie naczynia. Dobra. Ty tam zajadasz, ty gotujesz. Jedz batonik z głębokiego tłuszczu. Dobra, to niech skończy już jeść. Ma regał na książki tak jak miała. Tutaj stolik, to jest ta dziwna zabawka. Lampa lawa. Biurko właśnie z pandą, z tym krzesełkiem pandowym, ma laptopa właśnie w swoim ulubionym kolorze. Pudło z zabawkami, tutaj ma jeszcze pudło z kostiumami, a tutaj jest ten stół właśnie taki alchemiczny, bo kosmici zawsze słynęli właśnie z... Dobra, idź już. Kosmici zawsze słynęli z dużych zdolności logicznych, więc pomyślałam, że do Virginii by to pasowało. Dlatego tutaj ma ten stół i będzie mogła odkrywać różne eliksiry. W sumie w domu... A, tutaj dałam ten stolik. W sumie miałam go sprzedać, ale... Bo tu już nie miałam potem miejsca, ale w sumie... Może tu sobie stać w przedpokoju. Jakby Virginia miała ochotę się pobawić. Tutaj widzę, że łapią ostro różne rzeczy. No i też dałam kosz na pranie tu w łazience i u Kirmowskich Państwa tak samo. Poza tym nic się nie pozmieniało takiego. A, jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Tak, poszła pierwszy raz do szkoły. Julia, jesteś sama w domu? O, idziesz się bawić z Zoją? To miło. Zmieniła się jeszcze na dworze. Virginia dostała prezent, o którym mówiłam ostatnio. Jest to domek na drzewie! Tak, i właśnie kupiłam jej domek ten w stylu science fiction, ponieważ on właśnie najbardziej moim zdaniem pasuje do kosmitki. Więc tutaj będzie miała swój domek na drzewie, będzie mogła się bawić. Spóźnił się do pracy, przykro mi. No i ma też to do gry w klasę. No i tak to już się nic nie zmieniło. Susu? Weź ją wyszczotkuj, jak już tu jesteś. No oczywiście pada, no ale... Wzmocnienie, pochwal za to, że łowca. Całus. Zoja, czekaj. Gdzie idziecie? Aha. O, jest! Dusty ma poziom 10 w łowiectwie. Super. Niech jeszcze przytuli. A potem niech zbiera jajka i nakarmi kurczaki. I może spytać kurcza, czy kurczaki tańczą foxtrota. O, Dustin złapał karalucha. Dobra, zobaczmy, co oni tutaj nałowili. Szczygieł. Sprzedajemy. O, to damy Julii, żeby pojechała sprzedać. Julia dzisiaj ma wolno od pracy. To też... A w sumie, jak już jedzie, to może sprzedać wszystkie. Karaluch jest za darmo, to... Aha, no i przez to też, że... Przestawiam te po roku, że trwała 3 dni. Teraz już jest normalnie, za 7 dni będzie lato. Ale właśnie po roku się zmieniają w inny dzień przez to i festiwale będą w soboty, więc... Znaczy te nie festiwale, tylko wiecie, ten takie główne wydarzenia. No to w sumie fajnie, więcej, bo Simowie często pracowali i w sumie tak to mieli dzień wolny od pracy, to też jest korzystne, ale mogą zdobywać szybciej awanse, chociaż im w sumie to już nie jest potrzebne. Właśnie czekam, aż ile będzie miała pragnienie, żeby wrócić w zagraniczną podróż. Właśnie będę musiała im zafundować jakąś zagraniczną podróż kiedyś. O, jajko egzotyczne. A co tam? Niech mają jeszcze więcej kasy przecież. A Dusty jest samotny? Dusty, weź tu przyjdź, to z tobą też się pobawimy.
muzykę, idź odpoczywać. Zobaczmy, co Dustin... Aha, co za ja złapała? To też będziesz mogła jej sprzedać. Wyjątkowy jakiś żółw. Mapnik Barbura. Dobra, super. Jakie to jest słodkie ryjówka! Skóra węża, to nieważne. Prastary smok. Wow, drogi. Rzadkie, wyjątkowe. To jest taka słodka ta ryjówka, że nie wiem, czy ją sprzedawać. Zastanowię się na ten razie. Niech ma jeszcze w wyposażeniu, może nie zwieją. No i gdzie jest ten twój Dusty? Dustuś. Też szczotkuj. I też całus. Wzmocnienie. Jest schludna. Schludna. Schludny powinno być, ale już dobra. Lui przygody. Opieka. A to już szczotkowanie było. To jeszcze damy mów i przytul. A potem niech Julia rusza sprzedać te całe robactwo. O, tęcza. Ślicznie. A gdzie tu jest ośrodek naukowy? Tutaj? Gdzie jest... Oddaj owady nauce. Oddamy wszystkie. No. Ekstra? Tam? Ocena pracy ci spada? Dlaczego? Relacje z klientelą. Kurde. Spotkaj się z klientelą. Niech mu rośnie, no bez przesady. Dobre relacje. To niech się z nimi spotyka. No, nie wiem, czemu nie zaczyna mu rosnąć. Spędzaj czas? Nie wiem, spróbujemy tak. Tutaj Bianka ma czwórki. Ma trójki. Dobra. Biedna Julia na deszczu. Ooo, się szutla. Tak, i oboje mają pragnienie Barabara w domku na drzewie, więc będę chciała... Co się stało? Dustin ma pchły. O, to trzeba będzie go potem wykąpać. Kurczę, nie wiem, czemu ta ocena pracy mu spada. To jest jego znajoma, ale to... Nie wiem, czy to jest klientela. Dobre relacje z klientami w biurze. No, szef to chyba nie jest klient, ale nie wiem. Nie wiem, jak tu ratować jego karierę. Pierwszy raz przechodzę tą karierę, więc... A Julia właśnie, jak będzie chciała iść na emeryturę, to... jej to zapewnię, ale na razie nie chcę. Zobaczymy, kiedy będzie chciała. Jakoś specjalnie nie zamierzam jej zmuszać. O, szybko jej poszło. Znowu mamy pieniądze, które w sumie nam nie są potrzebne. Dobra, zobaczmy, czy możemy... odwiedzić... rodzinę Kirmowskich, bo w sumie Julia też powinna móc przytulić swojego wnuka, bo Mateusz już miał tą okazję. Tfu, Michał. Dobra, nie wiem. Damy to. Mam nadzieję, że będzie... O, akurat gdzieś jedzie. Mam nadzieję, że zdąży się z nimi spotkać. Dustinowi spadło drapanie. Patrzcie, klatkę z robakami. Dobra, niech czyści. O. Dobra. Podrap, a ty? Potem mogłabyś, nie wiem, śpij tu. Klasa, w której uczy Bianka, ma jutro wycieczkę szkolną do miejsca o nazwie Ośrodek Naukowy Korporacji Landgraba. Czy chcesz podpisać zgodę na to, by Bianka wzięła udział w wycieczce? Zostanie wtedy zwolniona ze wszystkich zaplanowanych na ten dzień zajęć pozalekcyjnych. Dobra, jasne. Jak ma wycieczkę, to niech jedzie dziewczyna. No, Bianka już wraca do domu. Jeszcze to bym jej dała. O, słyszę dziecko. Słyszę, Julia, twojego wnuka. Wiktora, tak? Chyba tak go nazwali już. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam.
O, Raquel przeszła. Faktycznie urósł! Jakie ja tu mam ustawienia wieku? Ja mam długi wiek. Przecież. Czekajcie, aż sprawdzę. Powinna mieć długi wiek. Gdzie to było? Ustawienia gry. No, czas życia długie. To jest. Nic nie wiem, czemu on tak szybko urósł, ale. Szybko mu poszło. A jeszcze miałam wam pokazać. Tydzień. Pierwszy dzień, trzeci. No to chyba tylko to miasto liczy. Całego życia na pewno, nie? Faktycznie urósł. Podnieś. O. Wiktor. O, ładny jest. Tak zdążyłam zauważyć. Dobra. Niech go wyściska. Tak, po babcinemu. Czekajcie, muszę się mu przyjrzeć. O, jaki słodki. Ma taką śmiadą cerę, trochę bardziej po mamie. Jesteście do siebie podobni? O, no, fajny chłopczyk. Dobra, nie, może mu zmienić pieluszkę. O, może mu zmienić strój na... A to jest jego na co dzień, no to nie. Wyściskać, podrzucać, nakarmić na podłodze. Dobra, wystarczy. Takie babcine rzeczy, bo zostały załatwione. O, co Bianka robisz? Aha, Bianka jest tam. Virginia wraca do domu, powinna coś zjeść. A powinna to zrobić. To niech jeszcze wróci do szkoły i to załatwi. A ty jak wrócisz do domu, to skoczysz wziąć prysznic. Widzę, że masz taką potrzebę. Ten do Paryża by chciał jechać do Francji. Dobra, no to niech weźmie prysznic. Albo niech kąpiel sobie weźmie, co tam. Telewizor już skończył ulepszać z tego, co pamiętam. Może sprawdzić pogodę. Może sprzątnąć rybki. A nie, bo Julia chciała sprzątnąć rybki. Dobra, to nie będziesz sprzątał rybką, tylko je nakarmisz. No właśnie, i trzeba zatrudnić nowego pana pokojówkę. I adoptować kota. To Michał się tym zajmie. Adoptować kota dla rodziny Mateusza oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Dobra. Usługi. Zadzwoń po usługi. I usługi. Adoptuj zwierzaka. Dobra. Julia, co ty robisz? Chcesz iść na studia? Mieć 8 przyjaciół, ile by chciała. O, a poucz go mówić. Ojej, dobrze go wychowałam. Mateusz, jesteś taki słodki. O, jak oni ładnie razem wyglądają. O, jakie to słodziutkie. O. Było sporo brudu, ale postarałaś się i dobrze wyczyściłaś klatkę. Teraz cała klasa pachnie znacznie lepiej. Poprawiają się twoje oceny w szkole. Ekstra. Ty, Bianka, jeszcze ten. Dobra, Virginia... Aha, czekajcie, muszę do domu jakoś dotrzeć. Żeby Virginią się zająć. Dobra. Najpierw zrobimy tak, że sobie zjesz... Są jakieś resztki? Nie ma. Kurczę, nikt nie zrobił obiadku. Dobra, to zjesz sobie zupę z puszki. A potem... Wiktor zaczął wariować, niestety się przycinać. Ale cóż, poradzić w takiej sytuacji? Nie, może będę musiała zresetować grę. Niestety czasami tylko to mi pomaga. No i potem będzie odrabiał lekcję na tablecie swoim nowym. A ty jak wrócisz... O, dobra, będę musiała dać pauzę, tylko już ustawię, że... Żeby podała lunch, bo ona bardzo lubi gotować, to niech poda lunch. Może smażony ser? Brzmi fajnie. Dobra. Idę tutaj zobaczyć.
A może jest lepiej, może nie muszę resetować. Niestety nie widzę jego paska. O, więcej się udało. Ja chciałam dać prezent Mateuszowi. Przyjazne. Gdzie jest daj o, przytul swojego syna. Gdzie tu jest daj prezent? O, daj podarunek. Dobra. I damy mu tak. Jest parę rzeczy, które powinnam mu dać. Jakieś książki. Ja, o właśnie, o, pana kapczucha mu damy. Bo to był jego, ja musiałam go oddać. Okej, okay, mamy pogodę. Potem jeszcze chciałabym mu dać podarunek. Może łóżko będę mogła im dać. Samochód? Macie samochód? Co, mam tyle kasy, mogłabym kupić nowy. Przemyślę to jeszcze. O, to są ich zdjęcia chyba, więc też bym chciała je dać. To są chyba zdjęcia Mateusza i Raquel. I co jeszcze? Jeszcze coś było, co mu chciałam dać koniecznie. O, to! To też był jego z dzieciństwa pamiątka. Dziękuję, tak wiele dla mnie znaczy. Przyjazne. Czekajcie, damy, wspominaj o dzieciństwie. I jeszcze daj podarunek. Czy tutaj gdzieś... O, jest! To łóżko. Udamy w prezencie ekstra. Ty czym się zajmujesz? A on dalej telewizję ogląda. Bianka gotuje, Virginia odrabia lekcje i dobrze idzie. Coś się zepsuło. Niestety, a nie wiem co. Ale okej, okay. Bianka, jesteś głodna, to właśnie sobie weź talerz tego. Jakieś osiągnięcie dostała. Poprawiła na poziom 9. O! Tak, łóżko też mu się podoba, to coś też, ale nie wiem co to. Dobra, i Bianka też potem odrobisz koniecznie lekcję. Ma 7 dni, nie wiem, zobaczymy, czy zrobimy jej urodziny wcześniej, czy nie. Mieć dwóch przyjaciół. Wykonać doskonałe potrawy. Damy... Gdzie jest swój tablet? Odrabiaj lekcję. Dobra. A Virginia, ty jak skończysz, sobie weźmiesz... Chucka walczył, ja chcę rozmawiać. Dobra, niech sobie pogada z nim. Weźmiesz prysznic, a potem odkryjesz eliksir. Może ci się coś uda. Bianka, jak odrobisz lekcję, jak tu ciemno. O, pokojówka. Okej. Okay. Zobaczymy, kto do nas przyjdzie. I teraz będziesz adoptował. A jak zaadoptujesz, to też pójdziesz zjeść. Weź talerz. O, nie zdążyłam talerza złapać. No i weźmiemy jakiegoś kotka. Najlepiej małego. Taki ma fajne uszka. Bella! Ciekawe imię, ale ładna jest ta Bella. Starszek. Dorosła jest. O, kot ocelotowy. Ale emeryt. Ja bym wzięła im Bella, ona jest śliczna. Łatka też jest ładna. Mam mieszaniec. Mieszaniec, kot ocelotowy. Nie ma małych kociaków. Same dorosłe. Jest nieśmiała i hałaśliwa. Nieśmiała i hałaśliwa. Dobra, ona jest tak śliczna, ma takie fajne oczka. Wezmę imię. Potem ją oddamy. Imię Bella. Może zmienimy, żeby się nie myliła z ciocią Bellą. Nazwiemy ją... Nie wiem. Vanilla. Nazwę. Nie wiem, czemu nie pytajcie. Nie mam, nie wiem, po prostu podoba mi się takie imię. Zerek Vanilla. Przez V.
Okej. Julia, co tam robisz? Rozmawiasz jeszcze z Chuckiem? Okej. Wiktoria. Zobaczymy, a co robi Mateusz i Raquel? O, po całej logiki. Wow, już ma poziom trzeci, no to dobrze. Przez to, że bawiła się klockami. Dobra, Julia, weź potem wracaj do domu. Okej, ty zajadasz. Kto to? Nie! To ja cię zwolnię, ja zatrudnię kogoś innego. Co mi się tu będziesz podlizywała do Michała? Ja ci dam atrakcyjne towarzystwo. Jeszcze pożałujesz tego, co powiedziałeś. Jak ci idzie odkrywanie? Wyglądasz rasowo w tym fartuszku. Nie, ty wstrętna małpo. Madison. Przykro mi, ale chyba zostaniesz jutro zwolniona. Znajdziemy kogoś innego. Julia cię osobiście zwolni. Nauczyć się prowadzić. Chyba już dzisiaj nie zdążysz. Zaprosić kogoś... Znasz kogoś ze szkoły? Virgila nie będziesz zapraszała. Ćwiczyć do zmęczenia. Bianka ma same pragnienia. Bianka się martwi, że jest ciemno, ale... Czemu tu jest ciemno? Powinno być automatyczne przełączanie. Powinno się zapalić, nie wiem. Dobra, niech będzie. Skarabeusza złapała. Bianka, czym ty się możesz zająć? Mogłabyś... Czy się podszkolić na przykład z gotowania, tylko nie wiem, czy... My chyba nie mamy książki na twoim poziomie, żebyś miała poziom 10. Może jeszcze coś ugotuj sobie dzisiaj. Może ci się uda zrobić tą doskonałą potrawę na przykład. Mogłabyś deser zrobić, o. Placek dyniowy, ciasto cytrynowe. Placek dyniowy jest fajny. Julia się wita z Dustanem. Julia jest głodna. I ten ma mało higieny już. Ale ja chciałam... Spełnić im to pragnienie z Barabara w domku na drzewie. Mam nadzieję, że się uda. Co ty byś jeszcze chciała? Wita mnie. A co z... Co idziesz robić? Żadnej pogawędki. Ja ją naprawdę ją zwolnię. Czemu? Kto to jest? Miriam Medina. Czy ja ją zapraszałam? Dlaczego tu przyszłaś? Jesteś dziwna. Aha! Ona przyszła z adopcji. Oh my gosh. Okej, Vanilla przyszła do nas. Wszyscy się cieszą. Ma ładny pyszczek. Nie, ja chciałam... Czekajcie, co on robi? Ja ci dam pogawędki, ona ma pracować, ty jesteś jakiś dziwny. Dobra, co z waszym domkiem na drzewie? To jest pierwszy aspekt. No, i ma się udać. Już macie takie pragnienie, o, już ma poziom czwarty, szybko idzie. Nie wiem, może dlatego, że jest kosmitką? Energii ma małą. Ładna jest. Śliczny. I ma krótki ogonek. Więc pod koniec odcinka wyślę ją tam, żeby mieli też kotka. Bianka, co ty robisz? Gotujesz. A, on ma biedne pchły. Julia, będziesz musiała go jeszcze dzisiaj wykąpać. Na razie nie idzie sobie pojeść. Jeszcze tutaj was czeka trochę pracy. Virginia cały czas jeszcze nie odkryła pierwszego swojego eliksiru. Zobaczymy, jaki będzie. Bianka, ciasto gotowe! I jaka jakość? Bardzo dobra. Dobra, schowamy do lodówki. Bianka mogłaby jeszcze poczatować na przykład na czacie. To takie nastolatkowe, może kogoś pozna.
Czatuj. Aha, tylko masz tych, co znasz? Damy wejść na czat, może pozna kogoś. Co, idziecie z parasolkami? Kurczę, ciemno tutaj, muszę wam doświetlić ten ogród. Bo mają tutaj ciemno. Jeszcze nie rozkładałam oświetlenia, trzeba będzie. Marny rzęch ma te usza. O, światełka są w tym domku. Ona też by się chciała bawić w domku na drzewie. Wszyscy teraz zainteresowani domkiem na drzewie. No co, czy komuś się drzazga nie wbije? Julii się wbiła. Przykro mi. A tobie? Tak, też. Niebezpieczny domek. Drzazgi się wbijają. Nie dostał atestu, że jest bezpieczny. Dobra. Widzisz ten placek dyniowy? A, pochwalić się wnuczętami. W sumie dobre. Zostać przyjaciółmi z tą Simką. Mówić do Miki, to może się kiedyś uda. Okej, okay. I potem niech idzie wykąpać Dastana. Wykąp zwierzaka. Dastan. Ty, Michał, co byś jeszcze chciał? Energia. No już jest 22, to dzisiaj już jest za późno na naukę prawa jazdy. Możesz użyć toalety. Wiktor, wysłać SMS-a. Nie wiem, czy ty możesz dać przysmak Zoi. Możesz potem spróbować dać przysmak Zoi. Gdzie jest Zoja? Zoja korzysta z kuwetki. Nie wiem. Daj przysmak. Gdzie jest daj przysmak? Daj przysmak. Jak tam? Vanilla. Tymczasowo u nas. Ona powoli się robi śpiąca. Ale niech jeszcze trochę wynajduje, może się jej uda. Czatuje, może kogoś pozna. Ty sobie zajadasz, każdy ma co robić. Biedny Dusty, za niedługo. O, syczeć. Też jej nie lubisz, ja też jej nie lubię. Zwredna, podlizuje się do Michała. Zaraz dostaniesz kąpiel na pchły, tylko Julia coś zje. Ona idzie jutro do szkoły. Więc... może niech już idzie spać powoli, jak jest śpiąca, bo chciałam, żeby spała w domku na drzewie. O, co to jest? Przygotować eliksir sosu śmierdzącego. To może zamiast tego jej damy. Bawić się w domku na drzewie. A bo to niech jutro idzie spać w domku na drzewie, to się wcześniej w nim pobawi. Bo to się może się nie zaliczy. A bo dobra, niech dzisiaj śpi już. Niech użyje tutaj. Znowu się zaczęło przycinać, a już nawet wróciło do normy. Widzicie, jak to jest. Niedobre Simsy. I teraz... badaj nowe światy, a potem śpi. O. Fajnie wygląda w tych okularach. Virginia. Dobra. Idziesz za Stanem? Idziesz. O, Zajka jest tutaj. Kurczę, i tu też mi się światło nie... Coś mi się z tymi światłami zbugowało, no. Powinno być automatyczne przełączanie i... wszystkie światła, widzicie, nie działa. Muszę włączać... Co mam? Włączać i wyłączać za każdym razem. Włącz to pomieszczenie. Włącz to po... Dobra, może zadziała teraz? Bo tu... Jakoś coś mi się z tym automatycznym przełączaniem stało tutaj. Bo się powinno tam wyłączyć, no ale cóż. Dajesz przysmaczka? Masz dziwne rękawiczki. Dobra. Co to? Patrzeć tą samą w gwiazdy, ale to romantyczne. Jutro będziecie patrzeć w gwiazdy, dzisiaj pada. Na razie idź już spać. Ty też już zaraz będziesz szła spać. Ojej! Virginia chyba miała wypadek mały. Przez te włosy musiały się... Ona nie ma włosów, a ma jakby... Wiecie, przez to, że wybuchła, ma włosy. Wygląda trochę tak simroślowato. No niestety. Niepowodzenie, ale już ma poziom 5 logiki. Bardzo szybko się uczy, naprawdę.
A to w takim razie zrobimy tak, że musi wziąć prysznic, no bo. No bo nie może tak wyglądać. Dobra, to może niech się już dzisiaj. Chociaż nie, to się powinno szybko zaliczyć i to pragnienie z zabawą. Poczekajcie, dam pauzę na chwilę. Ciemno w tym domu, ja nie wiem, co się stało z tym automatycznym przełączaniem światła, naprawdę. To trochę irytujące, bo to ułatwia sprawę, jak się same światła przełączają, a nie, że. Nie, że trzeba, wiecie, samemu za każdym razem. Dobra, niech już idzie spać. Bianka, też już się robisz śpiąca. Poznałaś kogoś na tym czacie? Nowego. O, jakąś dziewczynę. Dorosłą, młodą. Jakąś laskę. Kitchi. Jakaś znajoma. Dobra. Jak to się mówi, siusiu i spać. No i śpi. Zobaczmy jeszcze na Virginię. O, ubrała się w swoje zimowe. Zobaczmy. A, od razu poszła spać. Śpi do 7. No jutro szkoła, więc za 8 godzin. To niech sobie śpi do tej 7. Zobaczymy, może się wyśpi. A Bianka, możesz tu spać? Poproś wszystkich o zejście, nie. Bianka już nie może się bawić. Już za stara. W tym miodowym wspinaczu mogła spędzać czas. W piaskownicy też może, ale w domku na drzewie już nie. Niestety. No. Może nazwać, nadać nazwę tylko. Dobra, to zrobimy tak. O, tobie drapanie spadło. Namy podrap. O. I też spadło. No to też niech podrapie sobie. Dobra, i będziemy już kończyć. Ona chce drapaczkę drapać, to niech idzie drapać drapaczkę. Ciemno tu w tym domu, ja naprawdę nie wiem. Znaczy, tutaj jeszcze rozumiem, bo tu nikogo nie ma, ale. Włącz to pomieszczenie. Nie, mam nadzieję, że mi się to naprawi, bo. Przecież można. No, u nich się wyłączyło światło, tylko się akwarium świeci i tutaj też, więc może zaczęło działać. Tam w holu włączyłam, żeby coś widzieć, ale to okej. Dobra, zrobimy teraz tak, że damy sobie... Nie tak, damy... Edytuj miasto. Może zapiszemy, jakby się miało coś zepsuć. Zapisywanie zwykle trochę trwa, ale najwyżej wam wytnę, żebyście się nie nudzili. No bo wiecie, można zawsze, mogę zawsze coś pogadać, żebyście się nie nudzili. Ale akurat nie mam pomysłu, więc pewnie po prostu wytnę. W każdym razie oddamy kotka do Mateusza i Raquel, żeby mieli właśnie już kotka i pieska. Będą szczęśliwą rodziną. No i z dzieckiem i dwójką zwierzaków. Więc mam nadzieję, że będą szczęśliwi z Vanillą. Jest naprawdę śliczną kotką. Hałaśliwą. Będzie ich denerwowała w nocy. Tak, dobra, niech tutaj się zapisuje. Zaraz do was wracam. Okej, już jestem. No i teraz wyślemy Vanillę do Mateusza i Raquel. Tutaj damy połącz z... I przeniesiemy Vanillę. O, w ten sposób mają w końcu kotka. I pieska. I Wiktora. Dobra, tak. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie z planem. Bo jako aktywna rodzina powinna mi zostać ta. Mam nadzieję, że nie stracę pragnień i tak dalej. Teraz będziemy czekać. Mam nadzieję, że niezbyt długo. No, ładujcie się. Tak, i w ten sposób już będą szczęśliwą rodzinką z kotem. Tak, jest ładnie. Tak, tu jest chyba Vanilla, a tutaj jest... Raquel trzyma Mikiego. Dobra. Czyli wszystko jest... wszystko jest zgodnie z planem. Tak, tutaj już wszyscy śpią, więc będziemy kończyć. Przeprowadzka na koniec się udała. Więc mam nadzieję, że teraz będą szczęśliwi wszyscy. Chociaż czekajcie, ona tutaj dalej śpi jeszcze? Bo ona jest ich, ale w sumie... Czy ona się teleportowała w jakiś sposób? Od razu? Może tak. Chyba jej tu nie ma.
mi się wydaje. No, w każdym razie to już było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało i oczywiście zapraszam Was do kolejnych. Pa, pa!